I siemandero, po raz 64. Następna propozycja kasetowa to coś popodpisywane. Masho. Jest coś takiego napisane. Nie wiem, wrzucamy, przeglądamy i podziwiamy zawartość, mam nadzieję. Oby tak było, oby jak najciekawsze materiały i oby się po prostu działo. Jesteśmy wszyscy za tym. Jakiś dokument, nie od początku, jeszcze w dodatku chyba. Chyba. A widzisz, Macho, tam coś mignęło w napisach. Nie widzicie tego, bo jeszcze są napisy po francusku na dole pod tym filmem. I było takie, jak na kasecie, podpisanie, taki wyraz w tych napisach Macho. Czy Masho? Czemu to jest takie dobre, moi drodzy? Ten akurat jest wybitnie dobry, nie wiem. Soniczny. Polecam, kto nie miał jeszcze okazji kompsumować, to niech to zrobi. Tak samo jak i Arnolda 0%. Naprawdę mogę reklamować. Jak chcecie tutaj firmy się odzywać do mnie, to za każdym razem mogę mieć taką puchę w ręku. I reklamować was, bo naprawdę akurat wyjątkowo jest to dobre. W smaku rzecz jasna. Bo we właściwości już tutaj nie wchodzimy, bo to jest inna kwestia, inna inszość, ale chodzi o smak i radość z picia. O, nie ma nic już dalej. Czemu? Dziwne. Zaraz musimy się wycofać trochę do tyłu, żeby się przekonać, o co tam chodzi. Bo nam coś umknęło po drodze. Ale to wszystko przez to, że właśnie się tym zaabsorbowałem. Tym napojem bardzo w smaku dobrym. No właśnie, czemu? Nie ma nic. Jeszcze raz. No nie ma wyjścia. Musimy się dokopać, co tutaj się zadziało, że już jest koniec kasety? Niemożliwe, dopiero się zaczęła. No i teraz jeszcze zobaczymy. No dziwne. Powiem wam, że dziwne. Ale prawdziwne. Póki co nic tutaj nie ma na niej. Jeszcze cały czas do tyłu, co prawda, chcę się tutaj przekonać, o co tu chodzi. Bo mnie to zaciekawiło, czemu to tak szybko kaseta by się skończyła? Niemożliwe, naprawdę, ludzie, no przecież to są jakieś jaja. Nikt nic nie nagrał na tym? W sensie nagrał tylko ten jakiś tam dokument? Różne rzeczy się zdarzały, ale... W sumie nic mnie nie powinno zdziwić. Piszczy z bólu i cierpienia w ogóle, chyba całkowicie tak powoli się przewija kaseta. No bardzo dziwne. Czekaj, aż zobaczę. Przecież głowica się raczej nie zabrudziła. Mocno w to wątpię. No dopiero początek kasety, tak po prawdzie. Zobaczmy, no coś tu musi być, jakieś jaja. O, jest jeszcze raz początek. No i zobaczmy na podglądzie, o co tu mu się rozchodzi, bo to bardzo krótki jest materiał chyba, który pokazuje, że... Aha, że się chyba zagnoiła głowica. Albo nie. Poczekaj, no już zgłupiałem. Patrz, no nie przewinął się do początku kupol, no. Wyłączył się gdzieś po drodze. No jaja, no. Czasem się takie kasety trafiają też. Z humorami. Jak głowica była zagnojona, to by inny kolor był. Ekranu biały bardziej. O! Widzisz, jest jednak. Czyli co, tam pewnie się skończył ten dokument. Pojawia się nam program TV. Zegaryneczka. Po drugiej w nocy.
O, i czarność. O, jest też ciekawe, czy jest muzyka, czy Mamy telefon, halo? gadają coś. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień Ja dobry. chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu Dzień dobry o za drugiej w nocy. Dobre. dzisiejszy wieczór, tą dzisiejszą noc. Ale przede wszystkim chciałam podziękować bardzo Pani Żelechowskiej. Język, którym Pani operuje, jest również muzyką. Jest tak piękną. Ja tak szczerze zazdroszczę, ale jeszcze bardziej podziwiam Panią. To jest coś pięknego. Panu Janowi oczywiście. No dobra, pani tutaj peany. O, i ją wyłączyło. Ty, czyżby koniec był w ogóle całkowicie kasety? No, aż to jest niewiarygodne, żeby cała kaseta była praktycznie pusta. Nie wiem, jakąś końcówkę, ktoś coś nagrał, miał na myśli, co specjalnie sobie nagrał. Nie wiem, nic w sumie. Bo tak, ani ten dokument, który na samym początku leciał, to nie będzie w całości na 100%, bo już było od jakiegoś fragmentu. Później, jak widzieliście, program telewizyjny, no i cała ta akcja, czyli zegarynka i test kart, trochę gadaniny, paplaniny, super, hiper, latyw do prowadzących audycję i czarność. No dobra, to teraz trochę, żeby już tak co chwilę nie stopować i włączać tego. No to po prostu poczekajmy trochę i przewinę tak gdzieś więcej jak połowę kasety, żeby się przekonać, co tam jest za materiał. No bo przecież to są normalne jakieś jaja. Tak ktoś zmarnował kasetę? Różne rzeczy się zdarzają, także no tutaj nic teoretycznie nie powinno mnie zaskoczyć. I was też, bo już naprawdę dużo różnych rzeczy okazje miało się widzieć. Ty, ale no naprawdę nie ma nic. Aż zobaczę, ile tej kasety przewinąłem, bo jak rzeczywiście większość, to szkoda się nawet uruchamiać i czasu marnować, bo przecież zaraz za chwilę następny dzień. No nie, no jeszcze można trochę przewinąć. Dajmy jej szansę. Dajmy jej szansę. Ja sobie łyknę dobrego tajgerka. Trzeba jutro lecieć do sklepu, póki są. Jeszcze nikt nie wybrał po 3,50. Jeszcze można zainwestować w tajgerki. Jeszcze jest taki różowiasty. Trochę gorszy, jak dobrze pamiętam, ale ten jest po prostu wybitny. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale po prostu można by wiaderko wypić. Mnie tam i tak na... Mnie tam takie niby dopalacze. Dopalacze, moi drodzy, jakie? Wodne. Nie chciałem powiedzieć wodniste. Nie robią żadnego wrażenia. To się pije i nic kompletnie. Czy Arnold 0%, też niby tam jest ten energetyk tak zwany. Czy jakieś inne kompletnie nie działają. Przeciwnie, w drugą stronę. Bardziej się chce spać. Dziwne to, no ale prawdziwe. Chyba wydaje mi się, że więcej soku tam jest i mniej tych treści, żeby dopaliło, niż to, co jest napisane na puszce. No ale to nie znam się, nie wiem. Mogę obstawiać tylko w ciemno. Tak czy owak, przewijamy dalej, no bo już ta minuta, ta sekunda. Na pewno większość kasety przewinięta bezapelacyjnie i co mamy? Ty, nic nie mamy, rzeczywiście. Nie ma nic. Ani nie słychać, ani nie widać. Zero. Jeszcze tu pokręcimy. No nie, ewidentnie nie ma nic na tej kasecie. To wszystko wiemy. 65. Na razie ho.